Karolina, czy to jest jakiś taki pierwszy wywiad, którego ty udzielasz po udziale w Projekt Lady? Tak, to jest pierwszy. Wow, czyli mogę czuć się zaszczycony. Tak, chyba ja. Już za chwilę jedna z was opuści zamek w Pri. I właśnie w ten sposób poznamy trzy finalistki Projektu Lady. Dużo do myślenia dał mi ten program i no, nie powiem, że jest ciężko w niektórych sytuacjach się odnaleźć, bo jednak trzeba wybierać między tym szacunkiem do siebie, a innymi sprawami, więc no, nawet faceta już powiedziałam, że nie znajdę chyba po tym programie, bo... Dlaczego? Wręcz przeciwnie, chyba sporo kandydatów się pojawi. Ja wam powiem, że poprzeczka została tak wysoko ustawiona, że teraz już będzie ciężko. Bo to musi być ktoś, kto przede wszystkim będzie szanować kobiety. I też dżentelmen. Ja nie lubię takich normalnych mężczyzn. Mnie nie interesują blokersy, bo ja nie mam z nimi o czym rozmawiać. Ja lubię strasznie miłych mężczyzn i strasznie dżentelmenów. Mnie tacy po prostu kręcą. Mnie nie interesuje jakiś tam pleb, co będzie mi opowiadał o dupie Marynie. No co ja będę z nim rozmawiać? Czyli nie będzie to dupczman. Dupczman to mężczyzna, który bzyka wszystko, co na drzewo nie ucieka. No nie, na pewno nie dupczman i na pewno nie będzie miał nic wspólnego z włamywaczem. Włamywacz to jest członek męski, penisman. No trochę będzie miał, no ale nie za dużo. Czy masz jakiś kontakt ze współuczestniczkami programu? Tak, ja mam świetny kontakt z większością. Z kim najlepiej się trzymasz? Z Julią, Roxaną Gac, Darią Juszczyk, z Kają Kajot mieszkam na co dzień. Naprawdę? W Holandii, tak. Ale to wcześniej się znałyście, czy... Nie, w programie się poznałyśmy. Co prawda Kaja ma taki specyficzny charakter, no i są między nami duże zgrzyty, ale ja też nie jestem taka, że nie jestem problematyczna, więc no jedna, ja mówię, trafiła kosa na kamień. Czyli po programie wróciłaś do Holandii, ale teraz jesteś w Polsce, tak. Bo? Ja przyjechałam tutaj do Polski, żeby zdać prawo jazdy. Udało się? Zdałam. Yeah, brawo. Udało się. No i teraz myślę, czy nie wrócić w ogóle do Polski, bo wam powiem, że w Polsce zobaczyłam, że tu jest całkiem inne życie. Tam jednak jest taka pogoń za pieniędzmi, bo wiadomo, te rachunki są duże. Ja się nie nadaję do fabryki, nie będę ukrywać. Nie dla mnie, ja do fabryki nie pójdę, więc nie ma opcji. No i tam mam ten salon z tymi doczepionymi włosami, ale to nie jest coś, co mnie taki, czego ja bym chciała całe życie robić. Tylko źródło utrzymania. Tak, to jest po prostu, no ale tam też mam to właśnie, tam mam tylko jedną koleżankę, ludzie za granicą są specyficzni bardzo. Każdy tylko patrzy, gdzie kogoś wykorzystać. No i ja się tam nauczyłam, że nie ma po prostu bezinteresowności w ludziach, że każdy jednak coś czegoś oczekuje od drugiej osoby. Czy zostałaś wykorzystana przez los? O Jezus, i to nieraz. Przez ludzi? O Jezu, mój były mąż mnie wykorzystał, moja najlepsza koleżanka mnie okradła. Tylu ludziom, co ja pomogłam, to po prostu jest nieusłuchane. I wiecie co? Ja po prostu stwierdziłam do ostatniego tygodnia, że ja całe życie myślę o ludziach, a nikt nie myśli o mnie. I to jest jednak taki przykład, bo jak nie daj Boże mi na coś zabraknie, to nie ma nikogo, żeby pożyczyć. Ale jeśli nie daj Boże komu coś zabraknie, to ja zawsze jestem. No bo ty jesteś chyba taką bardzo dobrą osobą z urzędu. Jestem, ale to ludzie bardzo to wykorzystują i to jednak nie można być takim. Powiem wam, że w życiu trzeba mieć twardą dupę. A twoja córeczka jest z tobą teraz w Polsce? Nie, ona jest w Holandii, była w Polsce u moich rodziców. Ja pojechałam na prawo jazdy, no i pojechała... Ostatnio właśnie miała urodziny 2 września, więc wszystkiego najlepszego mojej córce składam. No i po prostu myślimy, co zrobić, bo ja wiadomo, jak wrócę do Polski, to na razie będzie musiała zostać w Holandii, no bo ja bym musiała najpierw tutaj sobie zbudować trochę. Mhm. No i wtedy będziemy myśleć. Kto się opiekuje teraz córką? Mój były mąż. A, czyli dzielicie się obowiązkami. Tak, on jest, powiem wam, że nie mogę ukrywać, bo mój były mąż jest świetnym ojcem, mężem, no był jaki był, ale no trudno. Ale no co do dziecka, to ja nie wiem, co bym zrobiła bez niego, no dużo mi pomaga. On się większości zajmuje dzieckiem, bo ja, no wiadomo, praca, dom, tego, on ma rodzinę tam, no to oni się zawsze zajmą dzieckiem, no a ja ciągle szukam swojego miejsca. No chyba nie usłyszę dzisiaj tego werdyktu. Pani Karolino, chciałyśmy sprawdzić, czy jest pani w stanie wytrzymać w ciszy, w milczeniu, chociaż przez 10 sekund. Wytrzymałam? Nie. Masz kontakty z mentorkami? Z panią Ireną mam bardzo dobry kontakt na Facebooku. Nawet mi wczoraj napisała pod zdjęciem Karolina, chyba chciała mi powiedzieć, co ty masz na sobie. No ale no, ja po prostu, no, aż mi się głupio zrobiło, jak pani rękami to napisała, ale no co zrobić. No i z panią Tatianą mam taki mniejszy, ale też jakiś tam jest, ale mniejszy.
z Małgorzatą, Rozenek Majdan, jest kontakt czy nie? Powiem szczerze, że od programu nie miałam żadnego, no, ale pani Małgorzata ma swoje sprawy, więc... A jak właśnie wspominasz Małgorzatę na planie? Jest bardzo taką ciepłą osobą, nerwową również, ale jest bardzo fajną kobietą, no ale wiadomo, ona ma też swoje sprawy, nie ma tylko projekt Lady, ma dzieci, ma męża, ma pracę, więc też nie może się tylko zajmować tym, co uczestniczki z programu robią. Dlaczego nerwową? Chodzi, że nerwową, no bo ma dużo pracy. Nie typu, że nerwową, że nie wyżywa się na kim, broń Boże, ale po prostu no, ma też dużo pracy, więc sobie nie może tak sobie też usiąść jak my spokojnie, a wypije sobie kawkę, tylko wiecznie jest coś do roboty, tak? Chciałabyś wrócić do takiego wizerunku? Ojej, popatrz, ja proszę bardzo. O Jezus, nie, no ja wam powiem, że ja bym chciała taką figurę, no to było... Przecież dzisiaj prezentujesz się naprawdę bardzo dobrze i to nie jest kokieteria. Nie, ale ja byłam tu 3 razy chudsza, nie, no ja bym chciała tak wyglądać, nie będę ukrywała, że nie, no i będę dążyła, tym bardziej, że ja tu miałam 56 kilo. Teraz to naprawdę bardzo mało. Teraz nie będę mówić ile, bo... Nie wiem, czy waga wytrzyma. Przestań. Nie no, włosy miałam długie. Nie no, i tak będę chciała na pewno wyglądać. To już było po ciąży. Ja tutaj już byłam po ciąży. Taka figura po ciąży? Tak, ja już byłam po ciąży 5 roku. Wow, to jak ty wróciłaś do takiej sylwetki? Nie wiem, powiem wam, że po 6 tygodniach jak ćwiczyłam chodakowską, to tak po prostu jak jakaś nienormalna ćwiczyłam dzień i noc, żeby tylko schudnąć. No i doszłam do fajnej figury, a później miałam depresję, miałam takie załamanie, no i jadłam na masę. Ale dzisiaj, rozumiem, jesteś już ustabilizowana. O nie, wam powiem, że jak mam złe dni, to znowu na masę. Ale już nie do takiego stopnia. Już staram się mniej i myślę... Wiadomo, że no, ludzie najgorzej mamy to trzymanie diety. No, to jest jednak chyba najgorsze, bo ćwiczenia ćwiczeniami, ale to jednak trzeba na tą dietę. Ja zawsze się wymawiam, albo nie ma pieniędzy, albo ja tego nie lubię, a tak naprawdę ja nie lubię jeść sałat. A deserek zjadłaby pani? Deserek? Czy bym zjadła? Tak? To ja poproszę.